serdecznie wszystkich Państwa. Nazywam się Urszula Wójcika. Jestem radną okręgu nr 2 miejscowości Jaźwina. Zgodnie z artykułem 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Witam serdecznie wójta elekta, a jednocześnie wójta kadencji 2018-2024 pana Jarosława Tymca, zastępcę wójta pana Jacka Mikusa, witam serdecznie, przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach pana Michała Ciećwierza, skarbnika gminy panią Jolantę Piasecką-Kozyra, sołtysów oraz przybyłych gości. Przed przystąpieniem do punktu drugiego porządku obrad proszę pana Michała Ciećwierza, przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach, o przekazanie radnym zaświadczeń o wyborze radnych do Rady Gminy Łagiewniki w kadencji 2024-2029. Przez nowo wybranych radnych. Proszę najmłodszą wiekiem radną, panią Edytę Botuszan, o odczytanie kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania przez wypowiedzenie słowa ślubuję. Informuję, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę tak mi dopomóż Bóg. Pani Hadrian Stanisława. Ślubuję pani do pomysłu. Ślubuję pani do pomysłu. Ślubuję pani do pomysłu. Ślubuję. Ślubuję pani do pomysłu. Ślubuję pani do pomysłu. Ślubuję tak mi do pomóż. 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 Pani Urszula Wójcika. Ślubuję tak mi do pomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego gminy Łagiewniki w 9 kadencji na lata 2024-2029. Brawo. Panie wójcie, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni państwo, jako nowo wybrany radny chciałbym zgłosić kandydata na przewodniczącego Rady Gminy Łagiewniki, radnego Tomasza Roszaka.
Czy pan radny Tomasz Roszak zgadza się na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. 2024 Komisji Skrupulacyjnej powołanej do inauguracyjnej sesji Rady Gminy Ładowniki do przeprowadzenia tajnych wyborów na przewodniczącego Rady Gminy Ładowniki w dniu 7 maja 2024. Komisja w składzie Marta Kaczmarczyk, przewodnicząca, Szczepan Krawczyszyn, członek, Jacek Szmulan, członek, stwierdza, że na podstawie listy obecności potwierdzonej podpisami na sali obrad przy wyborze przewodniczącego Rady Gminy Łagiewniki było obecnych 15 radnych. Rozdano kart do głosowania 15 radnym, oddano głosom 15, głosów ważnych 15, głosów nieważnych 0, kart ważnych bez dokonania wyboru 0. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów. Pan Tomasz Roszak, ilość głosów 15. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał Tomasz Roszak i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Ładowniki. Gratuluję. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę nowo wybranego przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję Pani Radna. Dziękuję. Wysoka Rado, bardzo dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Z tego miejsca mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby obrady przebiegały sprawnie, zgodnie z prawem i żeby służyły naszej lokalnej społeczności. Przechodzimy do punktu 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Łagiewniki. W tym punkcie mamy zaplanowane zgłaszanie i prezentację kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy, przeprowadzenie tajnego głosowania oraz odczytanie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących. Jest to najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymali Milewski Marek, Włodarczyk Anna i zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Gminy Łagiewniki. Gratuluję. Ze zmianami Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku tajnego głosowania na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza się wybór radnej Anny Włodarczyk na wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łagiewniki oraz radnego Marka Milewskiego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łagiewniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Przechodzimy do punktu 7, którym jest złożenie ślubowania przez wójta gminy Łagiewniki wybranego w głosowaniu powszechnym przeprowadzonym dnia 7 kwietnia 2024 roku. Bardzo proszę pana Maciejewicza, przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach, o przekazanie wójtowi zaświadczenia o wyborze wójta na kadencję 2024-2029. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo dziękuję. Panie Senatorze, Wysoka Rado, Panie Wicewójcie, Pani Skarbnik, Panie Dyrektorki Jednostek Organizacyjnych, Panie Prezesie, zaproszeni goście. Szanowni Państwo, 7 kwietnia wolą większości mieszkańców naszej gminy po raz drugi uzyskałem kredyt zaufania na sprawowanie funkcji, jakże zaszczytnej, funkcji wójta gminy Łagiewniki. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie i honor. Szczególnie dlatego, Szanowni Państwo, że tutaj się urodziłem, tutaj wychowałem, tutaj założyłem rodzinę, tutaj podjąłem pracę, otworzyłem firmę. Z tą gminą, z tą miejscowością związałem się, można powiedzieć, na całe życie. Dlatego z ogromną dumą noszę tutaj herb gminy Łagiewniki, nie tak dawno przecież ustanowiony i zaakceptowany przez
komisję heraldyczną, którą Państwo takich właśnie otrzymaliście. Pragnę z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w głosowaniu 7 kwietnia. Szczególne podziękowania kieruję w stronę tych mieszkańców, którzy oddali na mnie głos. Dzięki temu mogę kontynuować swoją misję, swój program, oparty przecież na dialogu z Wami tutaj, radnymi, z mieszkańcami gminy Łagiewniki, sołtyskami i sołtysami i wszystkimi, którzy biorą udział też w spotkaniach na świetlicach wiejskich. Szanowni Państwo, mam nadzieję i wyciągam rękę do wszystkich radnych i proszę o współpracę dla dobra naszej gminy. Obiecuję Wam, że urząd wójta gminy Łagiewniki będę sprawował godnie przy zachowaniu najwyższych standardów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo Sołtysi, Dyrektorzy, zebrani goście, drodzy mieszkańcy gminy Łagiewniki. Dzisiejszą sesją rozpoczynacie kolejny ważny rozdział historii gminy Łagiewniki, historii samorządu gminy Łagiewniki. Ale zanim przejdę do gratulacji, chcę bardzo serdecznie podziękować. Wybory to zawsze święto demokracji. Jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych. Przed nimi były również wybory parlamentarne. Tak się składa, że po raz trzeci mam zaszczyt pełnić funkcję senatora i chcę z tego miejsca wszystkim mieszkańcom gminy Łagiewniki bardzo serdecznie podziękować, bo zarówno w 2023 roku przy wyborach parlamentarnych, jak i w 2019 i w 2015 roku na te 29 gmin, bo tyle reprezentuję w Izbie Wyższej Parlamentu, to właśnie w gminie Łagiewniki miałem najwyższy wynik. Za to wszystkim mieszkańcom, za pomoc, za wsparcie, za zaangażowanie, za głosy chcę bardzo serdecznie podziękować. To dla mnie wielki zaszczyt reprezentować mieszkańców gminy Łagiewniki w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu. Chcę również podziękować w sposób szczególny panu wójtowi Jarosławowi Tyńcowi i również Radzie poprzedniej kadencji, bo poprzednia kadencja również była bardzo szczególna. Rzeczywiście tutaj dla Państwa poprzeczka została bardzo wysoko zawieszona. Mamy tutaj bardzo dużo inwestycji, które zostały zrealizowane, które wciąż się realizują. Także rzeczywiście ta poprzednia kadencja była bardzo owocna. No i z racji tego, że dzisiaj rozpoczynają Państwo kolejną, 9. kadencję samorządu, chcę złożyć i przygotowałem takie szczególne listy gratulacyjne zarówno dla pana wójta, jak i dla wszystkich państwa radnych. Pozwolę sobie odczytać analogicznie. Z okazji wyboru na stanowisko wójta gminy Łagiewniki, jak i państwa radnych, pragnę złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Państwa sukces wyborczy jest dowodem zaufania społecznego i wiary w uczciwą i rzetelną pracę przez najbliższe 5 lat. Niech ten czas będzie korzystny dla rozwoju gminy i poprawy życia mieszkańców oraz przyniesie Państwu satysfakcję spełnionych obowiązków. Życzę wytrwałości w dążeniu do wprowadzenia zmian w naszej małej ojczyźnie oraz wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie. Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam gotowość do współpracy na rzecz rozwoju gminy Łagiewniki. Także takie listy gratulacyjne pozwolę sobie złożyć na początek tutaj na ręce pana wójta i wszystkich radnych. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za, tak jak mówiłem, poprzednią kadencję, za tą dotychczasową współpracę. Życzę wielu sukcesów w tej rozpoczynającej się kadencji. Dziękuję. Więcej. Oczywiście mówię tu o wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wiemy, no nie, bo nie ten,
Działa? Teraz? Tak. Wiemy, że ma Pan na uwadze wszystkie dzieci i nie tylko, dorosłych i małych i dużych. Liczymy na to, że kolejna kadencja wniesie wiele dobrego we wszystkie nasze placówki w naszej gminie. Dziękujemy bardzo, życzymy sukcesów. Serdecznie pogratulować i życzyć chociaż w takiej samej współpracy, jak była w poprzedniej kadencji. Wszystkiego dobrego w życiu osobistym i zawodowym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Życzymy równie owocnej, dobrej przez kolejny miesiąc. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.